Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku CSGO Skinsa. Zaczynamy 5 skrzynkami z nożami. Skrzynka no potężna, więc mam nadzieję, że również tutaj fajne nożyki spadną oczywiście dla wuja Kroko, żeby oczywiście ta batelka powędrowała na moje konto, no bo lepiej oczywiście mieć, niżeli nie mieć, tak? Nie pogniewam się, jak tutaj spadnie coś fajnego, bo póki co 3 razy good knife'y, aczkolwiek spada ultrafiolet, blue steel to też nie jest jakaś, no, aż tak tania kosa, więc powiedzmy, że jest w miarę okej, tym bardziej, że wydajemy 3360 zł na tą battle. O dziwo wychodzimy na minus, no ale overall, że zgarniamy oczywiście skin naszego przeciwnika, no to 5400 zł i jest to jak najbardziej sympatyczny profit. Witam was bardzo serdecznie na oczywiście CSGO Skinsie. Przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz, oczywiście napisz na Discorda, dołącz, no i już oczywiście kodu CROXY na CSGO Skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się wtedy w linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj zielony plusik, no i oczywiście kodzik CROXY sobie wpisujesz przez 2x i możesz sobie konto załadować 10% więcej oczywiście dostajesz. No i skrzyneczka Nester za free. Kodu oczywiście możesz używać do woli i za każdym razem 10% więcej dostaniesz. No i oczywiście jak ładujesz z kodem CROXY, no to stary, nie dość, że jesteś kozakiem, jesteś top G, twój drop w ogóle będzie jakiś z kosmosu, no to oczywiście możesz też wygrać piękne skiny. Oczywiście zaraz ci je pokażę, ale pierw zobaczmy, jak tutaj ta patelka się będzie prezentować. No szczerze, nie mam pojęcia, jak to wygląda teraz. No te duct tape'y ugrały moim przeciwnikowi tą bitwę, niestety przegraliśmy, no różnicą tutaj, no to dosłownie niewielką, tak? No ale oczywiście skiny, które są do wygrania, no to między innymi kosa stary za 650 zł. Wystarczy, że 5 dyszek sobie wpłacisz z kodem CROXY i bierzesz udział w każdym konkursie. Oczywiście jak uda ci się wygrać, to od razu po wpłacie tego skina dostajesz. Taki prezent ci wyskakuje, no i oczywiście oznacza to, że danego skina wygrałeś. Więc jak wpłacisz i ci się nie uda wygrać, no to no, musisz spróbować następnym razem, jak oczywiście chcesz. No i tutaj różne są, że tak powiem, skiny dla różnych wpłat. No tutaj od 50, dajmy na to. Wpłacasz 5 dyszek, bierzesz udział w każdym tutaj giveaway'u, masz szansę na każdego skina tego przy wpłacie. No a pula nagród, no, wydaje mi się, że solidna. Tak mi się wydaje. Weapon Case. No to jest skrzynka, której dawno nie wrzucałem. Dorzućmy jeszcze jedną, żeby było, no powiedzmy, plus minus te 2000 zł. 7 takich skrzynek, 1928 zł. Tyle oczywiście dokładnie, znaczy no, dokładnie 1928, 64 grosze, tak? No to teraz jesteśmy dokładni, no już dokładnie się nie da, tak? Zobaczmy, 133, no to nie jest skin, po którego tutaj przyszliśmy. Zawsze mylą mi się te skrzynki, czy tutaj jest do trafienia Lightning Strike, czy w tej drugiej skrzynce Bravo, no bo skrzynki Bravo i Weapon właśnie strasznie mi się zawsze mylą, ale to chyba tutaj jest do wygrania Lightning Strike, tak mi się wydaje, no jest ten Lightning Strike, no właśnie, tylko fajnie by było, jakby tutaj, no dla wuja Kroko spadł, tak, no taki Lightning Strike naprawdę bardzo ładnie zwraca nam całą tą bitewkę, no i daje fajny plus, tak, również tutaj digielek jest, ale no właśnie, my nie dostajemy póki co nic, co by nas tutaj satysfakcjonowało. Ostatnia skrzynia, strata, jeszcze 2 złote, no i musimy się obejść smakiem, bo chyba bitwa przegrana. 6 złotych, stary, nie poleciało dosłownie nic. Po raz kolejny ta batelka na te skrzynki Weapon, 7 takich skrzyneczek, po raz kolejny pierwszy, niestety znowu nie daje nic. No i USP dla mojego przeciwnika, no ten uspik, 500 stary. Ale my tutaj celujemy, a tu jest ten case hardened, okej. Okay. Ty, to co było w skrzynce Bravo? Ej, to tam, a tam był fire serpent, okej. Okay. Dobra, to nevermind, to mi się te skrzynki jakby pomyliły. Myślałem, że skiny, które są tutaj do trafienia, to są do trafienia we skrzynce oczywiście Bravo. Więc dobra, nevermind, przyznaję się do błędu, tak? Dwie skrzynki jeszcze przed nami pan, no tutaj ostatnia będzie od niej wiele zależeć, tak? No to jeżeli czegoś nie dostaniemy, no to kolejna batla niestety będzie na dziurę, a ja nie lubię dostawać na dziurę, no i to jest, no właśnie, kolejna batla na dziurę. Dlatego powtarzamy tutaj proces, trust the process, stary. Czy mogę sobie na jeszcze jedno pozwolić? No mogę, więc coś takiego robimy. No i zobaczymy, czy klątwa będzie złamana, tak? Nie polecia dosłownie żaden wartościowy item, przecież wszystkie te dwie bitwy, prócz tego uspa oczywiście, no ale to jest fioletowy skin, tak? To my tutaj nie po takie skiny przychodzimy, więc zobaczymy, czy będzie przełamanie. Znaczy, no to też jest fioletowy skin, to jest 400 zł, to jest nawet mniej niż tamten USP, ale no kurczę, kosztuje to swoje i naprawdę martwię się o to, czy tą bitwę uda nam się
wygrać teraz, w tym momencie. No zobaczymy, trzeba walczyć oczywiście do końca. Kolejne tutaj otwarcie tej skrzynki weapon. No i zobaczmy, liczymy oczywiście na tego Digla Hypnotic. No i oczywiście na Kawaha Case Hardened i awupkę Lightning Strike. Ale nie można zapominać o tym, że tutaj do trafienia też jest oczywiście kosa, tak? No są tutaj noże do trafienia, więc ten Ray Special Item również tutaj... Sędzio, my przegarnął, ale mamy Lightning Strike'a, stary! I to jest właśnie skin, którego potrzebowaliśmy. I patrz, mówię, do 3 razy sztuka i tutaj naprawdę fantastyczny profit dało nam się zrobić. 5000 zł, o to chodzi. W sensie, nie wiem, czy jestem na plus, biorąc pod uwagę te bitwy 3, chyba nawet jestem stratny, ale udało się wrócić, tak? Więc daj mi się, gościu, nacieszyć. Skrzynki może teraz... może z gamma dopplerami, co? No tutaj... No ja bym zaproponował 6 takich skrzynek, taką skromną tutaj bitewkę. Znaczy skromną, no 3300 to jest większość tak naprawdę naszego budżetu, ale no zobaczmy, no chciałbym ten nóż trafić, jak możemy zobaczyć, White Lotusy trafione na stronie, Dragon Lorki, jakieś bajonety, emeraldy, no i emerald spada, no jest to Bowie Knife Emerald, 5700, no ale no jak my tutaj zgarniemy Butterfly'a, no to wszystko idzie do naszej kiermany, tak, więc tutaj oczywiście liczymy na ten najdroższy nóż do trafienia oczywiście, po który przyszliśmy, bo wtedy, no naprawdę, wtedy 15 koła powędruje do naszej puli. I no, jak uda nam się oczywiście Butterfly trafić, no to wszystko do mnie tutaj poleci, tak? Ale zobaczmy, no jeszcze ostatnia skrzynka tutaj będzie i ona będzie decydować. 553 zł, 3% na gamma dopplera. No i no nie tak to miało wyglądać, no i daliśmy mu profit. W sensie on sobie sam wziął ten profit tak naprawdę tym gamma dopplerem. No ale no nie o to chodziło, tak? Nie o to chodziło. 1900 zł, no to trzeba zaraz coś ryzykownego mocno zakręcić, żeby spróbować jakkolwiek do tej battle wrócić. Skrzynia niech będzie z nożami, do tego dorzucamy Royala i coś takiego i dodatkowo jeszcze możemy coś za 200 zapadać, to może tutaj coś takiego nawet możemy wykpić, więc zróbmy coś takiego na 4 osoby i bierzemy underdoga. No jeżeli to nam się uda, to naprawdę, no idę chyba w Totka jak jakoś zagrać, bo jeżeli to się uda, to będzie stary taki złoty strzał, że ja nie wiem, zobaczmy, underdog, pierwsze otwarcie, no tutaj ta skrzynka DF, no potrafi rzucić coś fajnego, więc dla moich przeciwników, jakby na przykład taki kałaszek spadł, to spoko, to jest 75 zł, zawsze nam to coś podbija, no ale w tym momencie i tak dostajemy na dziurę od bota i samu, no tutaj znowu wracamy na dobre tory, ale skrzynia Luxurious, no tutaj się zaczynają właśnie te skrzynki najpoważniejsze, ten kałak 166, no tutaj teraz Adrian nas trochę wyprzedza, teraz skrzynia z nożami i moi przeciwnicy trafiają naprawdę mocne noże, ale i tak dostajemy na dziurę jakieś 20 zł, ostatnia skrzynia, no i nie, no czemu ten Deagle spadł do mnie?